Rozmowa dnia. Gościem Sygnałów Dnia minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry. Czy jest już znany następca ministra Cieślaka? To wczoraj pan premier Jarosław Kaczyński podczas spotkania w Sochaczewie mówił o innych standardach, jakie obowiązują w Prawie i Sprawiedliwości i w PO, w Platformie Obywatelskiej. Tam jest doktryna Neumanna. W Prawie i Sprawiedliwości wyciągamy konsekwencje wobec tych, którzy zachowują się nie tak, jak zachowywać się powinni. Stanowisko, które zajmował minister Cieślak, a podał się do dymisji, jest zajmowany przez naszego sojusznika, więc Partię Republikańską. W związku z tym to Partia Republikańska wskaże kandydata na to stanowisko. Jeżeli jesteśmy już przy sprawach personalnych, szef kancelarii premiera, minister Michał Dworczyk powiedział, że zbliża się ten moment, kiedy Jarosław Kaczyński odejdzie z funkcji wicepremiera do spraw bezpieczeństwa, aby się zająć partią, aby zająć się kampanią wyborczą. Media się rozpisują, że wtedy pan zostanie wicepremierem do spraw bezpieczeństwa. Potwierdza pan? Ja nie obawiam się pracy. Sądzę, że pracuję już na tyle długo, zajmuję się sprawami dotyczącymi bezpieczeństwa, najpierw jako minister spraw wewnętrznych i administracji, teraz jako minister obrony narodowej. Mam doświadczenie, ale to nie ja powołuję. Brzmi to trochę jak potwierdzenie. Nie ja powołuję, więc chcę bardzo mocno podkreślić, że jestem skoncentrowany na swoich obowiązkach związanych ze wzmocnieniem Wojska Polskiego i konsekwentnie tak się dzieje. Wojsko Polskie jest coraz liczniejsze, jest wyposażone w nowoczesną broń. Zaraz o Wojsku Polskim. To jeszcze jedno pytanie natury politycznej. Dzisiaj Rzeczpospolita prezentuje taki sondaż. 60% Polaków uważa, że świadczenie 500+ powinno podlegać takiej samej waloryzacji jak renty i emerytury. Jeżeli chodzi o elektorat Prawa i Sprawiedliwości, to 76% wyborców PiS tak uważa. Czy tak się stanie? Nie rozmawialiśmy w Komitecie Politycznym Prawa i Sprawiedliwości na ten temat. To są ważne decyzje, ale chcę podkreślić, że jeżeli chodzi o system wspierania, szczególnie tych, którzy starają się o to, aby poziom życia był wyższy, to my jesteśmy bardzo konsekwentni. Od 1 lipca na przykład zostanie obniżony podatek PIT z 17 na 12% w tej grupie, która no, ma dochody. Jest też wyższa kwota wolna od podatku, a więc my konsekwentnie stwarzamy warunki do tego, żeby nie było obszarów biedy i wzmacniamy rodziny. To jest nasz priorytet. Panie ministrze, za 3 tygodnie szczyt NATO w Madrycie, dla nas bardzo ważny szczyt. Czy zapadną na tym szczycie ustalenia o stałych bazach NATO w Polsce? Rozmawiamy na ten temat. Rozmawiamy na temat wzmocnienia wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego. Mamy atuty w ręku. Tymi atutami są nasze działania związane ze wzmacnianiem Wojska Polskiego, czyli jeszcze raz wracamy do tej mojej aktywności związanej właśnie ze zwiększeniem liczebnym i wzmocnieniem, jeżeli chodzi o uzbrojenie Wojska Polskiego. Wczoraj pan prezydent Andrzej Duda, zwierzchnik Sił Zbrojnych, rozmawiał z prezydentem Joe Bidenem, również na temat szczytu madryckiego. Konkluzje w Madrycie. W przyszłym tygodniu będzie spotkanie ministrów obrony narodowej państw NATO i ja konsekwentnie podkreślam rolę Polski. My nie jesteśmy wyłącznie biorcą bezpieczeństwa. Polska również zapewnia w tym systemie wspólnym bezpieczeństwa bardzo istotny wkład, a związane jest to chociażby z tym, że przeznaczamy ponad 2% PKB na obronność, od przyszłego roku przynajmniej 3% PKB, że wyposażamy Wojsko Polskie w nowoczesny sprzęt, że jesteśmy aktywni, jeśli chodzi o ćwiczenia. W Polsce mamy wojska amerykańskie, ponad 12 tysięcy żołnierzy, mamy też wojska brytyjskie, ale rumuńskie również, chorwackie, a więc budujemy tą interoperacyjność, czyli współpracę sił zbrojnych. Liczba wojsk zarówno na to
NATO-owskich, jak i tych wojsk krajów sojuszniczych, ona się znacząco zwiększy po tym szczycie w Madrycie? To wszystko zależy od naszych sojuszników, bo o ile deklaracje wszyscy składają bardzo solenne, o tyle z wykonaniem tych deklaracji różnie bywa. To tak jak w przypadku Niemiec, które bardzo solennie składają deklaracje, że będą wspierać Ukrainę, a z wykonaniem tych deklaracji jest różnie, ale chcę bardzo... Kanclerz Scholz się chwalił ostatnio tym wsparciem. Ale chcę bardzo mocno podkreślić, że Polska wzmacnia siły zbrojne w odróżnieniu od rządu, który rządził do 2015 roku. Rząd koalicji PO-PSL rozbrajał Polskę, likwidował jednostki wojskowe, chociażby pierwszą Warszawską Dywizję Zmechanizowaną imienia Tadeusza Kościuszki. Na wschód od Wisły właśnie jednostki wojskowe rząd koalicji PO-PSL likwidował. Rząd Prawa i Sprawiedliwości rozbudowuje Wojsko Polskie. Panie ministrze, ale czy pan często też bywa w Stanach Zjednoczonych? Ma pan dobre relacje z sekretarzem obrony Lloydem Austinem. Czy Lloyd Austin mówi: tak, panie ministrze, powinny być stałe bazy. My jako Amerykanie też zrobimy wszystko, żeby przekonać innych partnerów NATO, bo to przecież musi być decyzja całego sojuszu, żeby w Polsce były stałe bazy, żeby przynajmniej taka decyzja kierunkowa zapadła. Moje rozmowy z sekretarzem Austinem są rzeczywiście częste, są regularne. Ja podczas tych rozmów podkreślam wkład Polski. Podkreślam to, że Polska przeznacza znaczną część budżetu na obronność, że Polska zbroi swoje wojsko. W ten sposób odstraszamy agresora. To nie jest tak, że w polityce taka postawa roszczeniowa przynosi rezultaty. Nie, wręcz przeciwnie. Właśnie postawa aktywna, polegająca na tym, że pokazujemy nasz wkład. Ona przynosi efekty. I my od 2015 roku tak działamy. Przypomnę, 15 sierpnia 2020 roku podpisaliśmy umowę o wzmocnionej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. Na podstawie tej umowy w Polsce mamy dowództwo 5. Korpusu Armii Stanów Zjednoczonych, a więc dowództwo z Armii Stanów Zjednoczonych, które dowodzi wojskami amerykańskimi na całej wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego. Więc to jest właściwa postawa, bo w ten sposób Polska jest bezpieczna. Jesteśmy aktywni w Sojuszu Północnoatlantyckim. Póki Prawo i Sprawiedliwość rządzi w Polsce, mam nadzieję, że będzie rządziło długo, to mogę Państwa zapewnić, że będziemy konsekwentnie wzmacniali bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Rzecznik prezydenta Turcji, prezydenta Erdoğana, mówi, że ten szczyt w Madrycie to nie jest ostateczny termin na przyjęcie Finlandii i Szwecji do NATO. Jest tutaj w takim razie spór, jak rozumiem. To strona turecka mówi o tym wprost, ale z naszego punktu widzenia najważniejsze jest to, żeby rozwijać Wojsko Polskie i to konsekwentnie robimy. Wyciągamy wnioski z wojny na Ukrainę, z tego, jakie metody stosuje agresor, jakie metody stosuje Rosja. I na przykład jednym z podstawowych wniosków jest bardzo duża rola artylerii. Stąd też nasze wzmocnienie sił zbrojnych to na przykład kraby produkowane w HSW w Hucie Stalowa Wola, czy raki. Kraby to są armatochaubice, raki to samobieżne moździerze, ale także artyleria rakietowa. Już w przyszłym roku pierwsze HIMARSy kupione w Stanach Zjednoczonych trafią na wyposażenie Wojska Polskiego. Zamówiliśmy kolejne. To są nasze działania. Wczoraj prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński mówił, że tych HIMARS-ów zamówiliśmy tyle, że nawet jeszcze Amerykanie tyle nie wyprodukowali. O, to prawda, ale zamówiliśmy tyle dlatego, żeby realnie odstraszyć agresora, żeby agresor wiedział, że atak na Polskę mu się po prostu nie będzie opłacał. Kiedy do tego dodamy współpracę, właśnie tą interoperacyjność z siłami sojuszniczymi, przede wszystkim z siłami amerykańskimi, no to wtedy mamy ten taki bardzo mocny system bezpieczeństwa. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak jest gościem Sygnału Dnia. Ciąg dalszy naszej rozmowy na portalu Polskiego Radia i w mediach społecznościowych Radiowej Jedynki.
Panie ministrze, to jeszcze w kontekście tego szczytu NATO należy się spodziewać, że tam będą zapadały jakieś fundamentalne decyzje i także będą rozmowy, rozumiem, o charakterze tajnym. Tymczasem kilka ambasad, tak jak podaje hiszpański portal Vox Populi, zgłosiło zastrzeżenia co do bezpieczeństwa rozmów na tym szczycie, a to w związku z tym, że Pegasusem inwigilowano między innymi premiera Sancheza i minister obrony Hiszpanii Margarite Robles. Polska też zgłosiła zastrzeżenia co do zabezpieczenia tego szczytu? Nie zgłaszaliśmy zastrzeżeń. My organizowaliśmy szczyt w 2016 roku w Warszawie. Nie było problemów. Jeżeli nasi partnerzy hiszpańscy będą oczekiwali od nas jakiegokolwiek wsparcia, to oczywiście jesteśmy gotowi. Fundamentem obrona polskiego nieba, to też pojawiało się w wypowiedziach pana podczas tych rozmów dotyczących wzmocnienia polskiego bezpieczeństwa. Pan też podczas tej ostatniej wizyty w Stanach Zjednoczonych mówił, że możemy liczyć na przyspieszenie niektórych kontraktów. Których konkretnie? My w 2018 roku zamówiliśmy system Patriot. Już w tym roku pierwsze elementy trafią do Polski. W 2019 HIMARSy, w 2020 samoloty F-35, najnowocześniejsze samoloty na świecie. W tym roku zamówiliśmy Abramsy, 250 czołgów Abrams, też najnowocześniejszych czołgów. I właśnie rozmawiałem, w jaki sposób spowodować, żeby dostawy były szybciej przekazane do naszego kraju. To jesteśmy na dobrej drodze. Te negocjacje trwają. Też mamy świadomość dużego popytu, a więc wiele państw zamawia broń. Broń nie leży na półce. Żeby broń wyprodukować, trzeba zamówić właśnie. A zamówienie powoduje znowu zamówienie w pewnych komponentów. Kiedy dwa dni temu byłem w Hucie Stalowa Wola, rozmawialiśmy z zarządem tego przedsiębiorstwa. Po pandemii łańcuch dostaw, światowy łańcuch dostaw został przerwany. Zresztą też wszyscy doskonale wiemy, że atak rosyjski na Ukrainę przyniósł też bardzo wiele problemów, jeżeli chodzi o produkcję komponentów, które wchodzą w skład uzbrojenia. A więc tu jesteśmy zdeterminowani, żeby doprowadzić do tego, żeby w jak najkrótszym czasie Wojsko Polskie było wyposażone w jak najlepszą broń. Stąd też maksymalnie stawiamy na polski przemysł zbrojeniowy, a tam, gdzie polski przemysł zbrojeniowy nie jest w stanie wyprodukować broni, która jest potrzebna dla Wojska Polskiego, tam zamawiamy za granicą. Panie ministrze, ale to, skoro jesteśmy strategicznym partnerem Stanów Zjednoczonych, to czy, no bo pan mówi o tym, że tę broń trzeba zamówić, ale trzeba też za nią zapłacić, trzeba się rozliczyć. Czy my możemy liczyć na jakieś, nie wiem, preferencyjne linie kredytowe, no tak, żeby jednak, no, nie ukrywał tego premier Kaczyński przy ustawie o obronie ojczyzny, że potrzeba bardzo dużych nakładów finansowych. Tak, no i siłą rzeczy, jeżeli zamawiamy w dużej ilości, to wtedy cena jest niższa, bo to jest czymś zupełnie naturalnym. Pamiętajmy o jednym, że to jest wszystko z konsekwencją możliwości finansowych i wiarygodności partnera. Jeżeli, a Polska jest wiarygodna, jeżeli właśnie partner jest wiarygodny, jeżeli konsekwentnie zwiększa nakłady na obronność, no to wtedy uzyskuje lepsze warunki kontraktów. Jeżeli natomiast składa deklarację bez pokrycia, no to wtedy jest oceniany jako partner niewiarygodny. Bardzo mocno podkreślam, Polska jest wiarygodna. Pan też niedawno był w Korei Południowej. Właśnie tutaj dwa pytania. Czy w Korei Południowej usłyszał pan od przedstawicieli tego państwa, że jest jakieś poczucie zagrożenia, że na przykład Korea Północna mogłaby wykorzystać aktualną sytuację geopolityczną do jakiegoś, no, naruszenia tego ładu, który jest w tej części świata? I drugie pytanie, na jakie z kolei tutaj wsparcie, czy na jakie kontrakty tutaj możemy liczyć z tego kierunku? Korea Południowa dysponuje bardzo dobrą bronią. Korea Południowa przez lata zbroiła się, żeby odstraszyć właśnie agresora z północy. Wszyscy doskonale wiedzą, że za Koreą Północną stoi ten sam agresor, który napadł na Ukrainę, a więc no to nie ulega wątpliwości, jakie są zagrożenia. A Korea Południowa ma duży potencjał, no chociażby wspomniane przeze mnie kraby, podwozie do tych krabów,
to podwozie, które dziś produkowane jest na licencji koreańskiej, a pierwsze wozy były wyposażone w podwozie zbudowane w Korei Południowej. Tu jest duża możliwość właśnie współpracy, tym bardziej, że ten sprzęt, którym dysponują siły koreańskie, jest sprzętem interoperacyjnym, bardzo takim pasującym do sprzętu amerykańskiego. I to też jest bardzo ważne dla nas, aby Wojsko Polskie było wyposażone w sprzęt, który jest kompatybilny ze sprzętem naszych sojuszników, a przede wszystkim ze sprzętem Stanów Zjednoczonych. Panie ministrze, to wsparcie dla Ukrainy. Wiemy o tym, że są tajne uchwały Rady Ministrów, które wydatkują konkretne pieniądze na wsparcie dla Ukrainy, ale też słyszymy o tym, że Polska ma na przykład sprzedawać armatohaubice Krab Ukrainie. To my sprzedajemy, czy wspieramy po prostu z własnych środków? Wspieramy, gdyż ten sprzęt wojskowy już jest na wyposażeniu, który przekazaliśmy, jest na wyposażeniu Sił Zbrojnych Ukrainy, a kontrakt został podpisany z PGZ-em, z Hutą Stalowa Wola, na wyprodukowanie armatohaubic Krab na rzecz Sił Zbrojnych Ukrainy, a więc nasze działania są dwutorowe. A sprzęt, który przekazaliśmy na Ukrainę, świetnie się sprawdza. Jest świetną reklamą dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. Wskażę chociażby na pioruny, czyli rakiety krótkiego zasięgu, które sprawdzają się w walce. Jest mnóstwo świadectw właśnie ukraińskich, potwierdzających, jak dobra to broń. Panie ministrze, zaproszenie do wojska. Przyjeżdżałem dzisiaj nawet rano. Jest taki baner na Ministerstwie Obrony Narodowej. Tam jest zachęcająca stawka 4,5 tysiąca ponad od pierwszego dnia służby. Tak jest napisane. Dobrowolna, zasadnicza służba wojskowa. Jaki jest odzew? I no bo zasadnicza służba, no to zawsze była ograniczona w czasie. Pan sugeruje, że czy właściwie nawet zachęca, żeby te osoby przychodziły od razu do wojska. Jaki jest odzew? Na jakie warunki mogą te osoby liczyć? I to jest stawka netto czy brutto? To jest na podstawie ustawy o obronie ojczyzny przyjętej w tym roku, a przygotowywanej wcześniej, która stanowi właśnie taki dorobek Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa, na którego czele stoi premier Jarosław Kaczyński, a ustawa była przygotowywana przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Otóż na podstawie tej ustawy wprowadziliśmy nowy rodzaj służby wojskowej, dobrowolną, zasadniczą służbę wojskową. Chcieliśmy wyjść z propozycją do ludzi młodych, do ludzi, którym chcieliśmy dać również szansę startu w dorosłe życie. Różnie to bywa w życiu. Jeżeli ktoś ma jakieś kłopoty, to wojsko da temu człowiekowi, jeżeli tylko jest ambitny, jeżeli będzie chciał pracować, możliwość startu w dorosłe życie poprzez właśnie zdobycie różnego rodzaju uprawnień, prawa jazdy, czy też uprawnień do obsługi urządzeń, maszyn, patentów, na przykład skoczka spadochronowego, nurka. To wszystko stoi otworem przed młodymi ludźmi. Uposażenie wynosi 4560 zł. W przypadku ludzi, którzy nie ukończyli 26 lat, to też jest rezultat działań rządów Prawa i Sprawiedliwości. Ci ludzie nie płacą podatku, a więc pełna ta kwota trafi do nich. Ta forma służby ma charakter tymczasowy, w sensie takim, że ci żołnierze przechodzą szkolenie podstawowe trwające 28 dni i potem przez 11 miesięcy szkolenie specjalistyczne. I naszym celem jest, żeby zostali w Wojsku Polskim jako żołnierze zawodowi. Więc to jest nasza metoda do tego, żeby zwiększyć liczebność Wojsko Polskie. Jaki jest odzew? Ile zgłoszeń? W ciągu dwóch tygodni zgłosiło się 3,5 tysiąca chętnych. Dwa dni temu uczestniczyłem w rozpoczęciu kursu właśnie takiego szkolenia podstawowego w Węgorzewie w 11 Pułku Artylerii. Rozmawiałem z ludźmi, świetni ludzie. Pytałem, co nimi kierowało, że zdecydowali się na przystąpienie do Wojska Polskiego. Odpowiadali: obrona ojczyzny, patriotyzm. Wspaniali ludzie. To na koniec, panie ministrze, ostatnie pytanie. Paweł Kukiz mówi, że jeżeli do końca roku nie zostanie przyjęta ustawa o powszechniejszym dostępie do broni, to jest także w szerszym pakiecie, bo no, chodzi o to, żeby po prostu też, jak mówi Paweł Kukiz, Polacy byli powszechnie przeszkoleni z obsługi broni, no to wówczas Paweł Kukiz nie będzie już głosował razem ze Zjednoczoną Prawicą. Co pan sądzi o tym projekcie? Czy pan ma jakieś zastrzeżenia?
zastrzeżenia? Ja uważam, że przede wszystkim należy umieć posługiwać się bronią, to oczywiście tak, tu pełna zgoda, ale też to wszystko trzeba wyważyć, bo widzimy, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych. Słyszymy w ciągu krótkiego czasu o tym, że jakiś szaleniec użył broni, zabił dzieci w szkole, więc trzeba to wszystko wyważyć, trzeba rozsądnie podchodzić. Nie ulega dla mnie żadnej wątpliwości, że jak najwięcej ludzi powinno być przeszkolonych, powinno potrafić obsługiwać broń i temu służą chociażby właśnie te nasze działania związane ze szkoleniem rezerw, z wprowadzeniem do szkół właśnie czegoś, co kiedyś nazywało się przysposobieniem obronnym, z tą dobrowolną, zasadniczą służbą wojskową. Zależy nam na tym, żeby jak najwięcej osób wiedziało, jak się zachować w sytuacji kryzysowej, gdzie się zgłosić, bo pamiętajmy, że nec Hercules contra plures. Jeżeli byśmy tylko rozdali broń, no to wtedy nie będziemy mieć takiej siły, jaką mają zorganizowane jednostki wojskowe. I to jest podstawa bezpieczeństwa. Także rozwijamy liczebnie Wojsko Polskie, szkolimy z posiadania broni jak najwięcej osób. Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, był gościem Sygnału Dnia. Dziękuję bardzo. Dziękuję, miłego dnia. Była to rozmowa dnia. Udostępni ją portal informacyjny polskieradio.pl.